Państwa po króciutkiej przerwie zmieniamy temat na bardziej wakacyjny. Moim gościem jest pan Krzysztof Kujawski z Chorągwi Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego ze Szczecina. Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie na temat wakacji właściwie, tak jak już powiedziałam na samym początku. Pomyślałam właśnie sobie, żeby zaprosić pana do naszego programu w związku z tym, że nie każdy rodzic ma pieniądze na to, żeby wysłać dziecko gdzieś na droższą kolonię, na droższy pobyt. I tak właśnie pomyślałam sobie, że może warto wrócić do Związku Harcerskiego, żeby coś mniej więcej się wypowiedział. Mało się o tym mówi. Harcerze nie pojawiają się znowu coraz u nas w programie. Pojawiacie się przy okazji innych wydarzeń. Miałam kiedyś okazję robić właśnie newsa z harcerzami. Ale może zaczniemy od tego, jaki program tym razem oferuje Związek Harcerstwa Polskiego u nas w Szczecinie dla swoich podopiecznych, ale także dla tych dzieci, które są z zewnątrz. No faktycznie możemy podzielić naszą ofertę wakacyjną na te główne dwie części. Dla członków Związku Harcerstwa Polskiego, dla harcerzy, dla zuchów oraz dla osób niezrzeszonych, po prostu dla każdego chłopca, dla każdej dziewczynki. Jeżeli chodzi o tę ofertę dla osób niezrzeszonych z ZHP, no to proponujemy półkolonie, jakby w tradycyjnym schemacie opieki dziennej oraz wyjazd na kolonię pod namiotami organizowaną na naszej bazie obozowej w Pogorzelicy nad morzem. Jeżeli chodzi o półkolonie, no to jakby schemat, myślę, że wszystkim Państwu jest znany. Jest to opieka od godzin porannych do godzin popołudniowych z zapewnionym wyżywieniem, zapewnionym programem. On się zmienia, tak mogę powiedzieć, jest dostosowywany do wieku uczestników. To nie jakby za każdym razem ta grupa, która jest zapisana na dany turnus, tak naprawdę ona, jakby skład tej grupy decyduje o tym, jak będzie realizowany program. No to może być wyjście na ściankę wspinaczkową, do kina, to mogą być gry na świeżym powietrzu, warsztaty kreatywnego tworzenia różnych rzeczy. No naprawdę ofert... Bogaty program, jednym słowem, no, powiedziałabym szczerze. A czego taki mały człowiek, dziecko może się nauczyć na przykład podczas półkolonii czy kolonii, które organizuje Związek Harcerski? Przede wszystkim może poznać ten pierwszy smak tego, jak to jest być zuchem czy harcerzem. Taki nieduży, ale jednak może zapoznać się z tym, co robimy z harcerzami i zuchami na zbiórkach w ciągu roku. Może jadąc szczególnie na kolonie pod namiot, może poznać ten pierwszy taki pierwszy smak tego obozowania faktycznie na łonie natury. No a później, jeżeli zasmakuje w tym, to oczywiście może stać się jednym z nas, zostać harcerzem czy zuchem, no i realizować różne aktywności w ciągu roku, a później pojechać na swój pierwszy, prawdziwy obóz harcerski. Zapytam może teraz o przedział wiekowy. W jakim przedziale wiekowym zapisywane są dzieci na te półkolonie i kolonie? Czy tam jest jakieś ograniczenie? Ograniczenie wiekowe jest jak najbardziej, no, ono jest takie jakby, no, jak najbardziej logiczne. To są dzieci od wieku końca przedszkola po ten wiek taki przejściowy między końcem nauczania początkowego, czyli te 11 lat, a przejście do klasy czwartej. Także najlepiej, jakby to jest oferta szczególnie skierowana dla tych dzieci. A co będziecie tutaj może w mieście organizować, bo wspominał pan o Pogorzelicy. W mieście? Na ulicy Ogińskiego 15, czyli tam, gdzie mieści się siedziba Komendy Chorągwi, są organizowane właśnie te półkolonie, bo jakby to jest forma ta przygotowana dla mieszkańców miasta Szczecina, natomiast wyjazd do Pogorzelicy to już jest jakby pełna forma wypoczynku, taka... Zamknięta. Nie, otwarta. Otwarta, czyli otwarta też ktoś Tak, oczywiście można. Szczegóły zapisać. Można znaleźć na naszej stronie internetowej zachpom.zhp.pl i tam rekrutacja zarówno w przypadku półkolonii, jak i w przypadku kolonii tej wyjazdowej jest cały czas otwarta.
A ile trwa jeden turnus, jeśli można spytać? No turnus pół kolonii to jest tydzień. Mhm. Wyjazd pod namiot, momencik, jeżeli dobrze pamiętam, to jest od 25 lipca do 6 sierpnia, więc to wychodzi w okolicach dwóch tygodni. Rozumiem, że co roku organizujecie pół kolonie i kolonie dla młodzieży, dla dzieci. Chciałam zapytać, czy jest duże zainteresowanie właśnie taką formą wypoczynku? No to znowu można analizować to na jakby dwóch płaszczyznach. Jeżeli chodzi o ZHP, to tak naprawdę celem, o Związek Harcerstwa Polskiego, celem każdej drużyny jest to, żeby podsumować swoją pracę w formie wyjazdu wakacyjnego. Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o ofertę skierowaną na zewnątrz, no to zainteresowanie oczywiście jest. No jakby, no taka jest prawda, że oferta dla rodziców, szczególnie tych małych dzieci, no nie jest jakaś taka, która całkowicie wyczerpywałaby potrzeby rodziców. Chciałabym zapytać, czy warto jest się zapisać do Związku Harcerskiego i co to może młodemu człowiekowi dać w przyszłości? No już oczywiście, że warto. Taka przynależność. Czego można uczy? By powiedzieć, że na każdym etapie życia Związek Harcerstwa Polskiego uczy czegoś innego. Dla takiego zucha, czyli dziecka w wieku 6-10 lat, to jest nauka samodzielności. Co się przydaje w życiu na pewno. Oczywiście, że się przydaje. Ja nawiążę odrobinę do akcji, którą robiliśmy we wrześniu. Robiliśmy taką kampanię promocyjno-informacyjną skierowaną do rodziców sześciolatków, czyli tych dzieci, które wchodziły pierwszy raz obowiązkowo w okres nauki szkolnej. Wtedy mieliśmy bardzo szeroki odzew rodziców, a teraz te dzieci właśnie z tamtej akcji, które zostały członkami gromadzeń duchowych, właśnie jadą na swoje pierwsze kolonie. Rodzice na początku obawiali się o ich samodzielność, teraz uspokojeni z opiekunami, którzy prowadzili przez cały rok zajęcia dla tych małych maluchów, spokojnie wyruszają na swój pierwszy wypoczynek, taki no, samodzielny. Czyli przede wszystkim samodzielność, co na pewno przyda się każdemu z nas. Zapytam z ciekawości teraz, jak długo pan jest harcerzem? No ludzie tyle nie żyją. Nie żartuję. Myślę, 20 kilka lat. No to już ma pan konkretną wiedzę, po prostu posiada. Zapytam z ciekawości, czy to, że dzisiaj żyjemy w dobie internetu, telefonów komórkowych, tabletów, nie wyparło poniekąd tego, że może kiedyś było wcześniej tych harcerzy? Jak to się przedstawia na obecne czasy? Według naszych danych, musimy zbierać dane o swoich członkach. Na pewno zbieracie dane. Według naszych danych cały czas nas przybywa. I nie można powiedzieć, że internet coś wypiera. W bardzo podstawowych przypadkach tak. Ale harcerstwo uczy wykorzystania internetu do innych celów niż tylko przeglądanie stron i beznamiętnie klikanie po internecie. Coraz szerzej wykorzystywaną formą jest geocaching, o której być może wielu z Państwa jeszcze w ogóle nie słyszało. A co to jest? Mogę zapytać? Geocaching to jest świetna zabawa terenowa. Co to za zabawa? Polega na tym, że z wykorzystaniem na przykład telefonu komórkowego i GPS-u, który w każdym telefonie ostatnio jest, teoretycznie namierzamy tak. różne ciekawe punkty w terenie, w których możemy umieszczać jakieś wiadomości, wpisywać się, że znaleźliśmy. Bardzo fajna zabawa, właśnie wykorzystywana też w części drużyn harcerskich. Całkiem ciekawa, powiedziałabym nawet, bo przydatna. I doskonale łączy to, co robiliśmy w Związku Harcerstwa Polskiego 10 lat temu, a to, jakie mamy do dyspozycji środki techniczne aktualnie. Powiedziałabym, że to jest bardzo praktyczna i użyteczna wiedza, bo jednak każdemu się przyda umiejętność posługiwania się telefonem komórkowym w kwestii właśnie... W większości telefonów komórkowych mamy kompas, no nie na darmo. Żeby chociaż podać swoje współrzędne, gdy się zgubimy na przykład. Na przykład. A co jeszcze uczy harcerstwo? Czy to kształtuje naszą postawę w przyszłości, w dorosłym życiu? Oczywiście. Jakby harcerstwo oparte jest o prawo harcerskie, które jest jakby jest jasną podstawą moralną. My jakby w całej swojej działalności staramy się przekazywać młodym ludziom te postawy, na których nam zależy, które zostały tam zdefiniowane. Natomiast harcerstwo starszych ludzi uczy
to ciężko nazwać tylko zaradnością życiową, chociaż to też. Natomiast ja, powiedzmy 10 lat temu, nauczyłem się, jak zorganizować wypoczynek dla 240 osób i te 240 osób w ciągu 5 minut na stacji wpakować do pociągu. No to jest chyba nie lada wyczyn, wyobrażam sobie. 240? Tak. No faktycznie, jak się udało? Po prostu. A jak pan ocenia siebie? Czy przynależność do harcerstwa daje dużo pozytywów w pana przypadku? Oczywiście, ja się swojego zawodu nauczyłem w harcerstwie. Jestem programistą stron internetowych, generalnie programistą aplikacji webowych. Ja to robię od 15 lat, powiedzmy. Pierwsze kroki stawiałem w ZHP, gdzie w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym znalazło się pole wolontariatu. Można było jakby rozwijać swoje umiejętności, tworząc rzecz, która była potrzebna. No i tak się zaczęło. Rozumiem. Z tego się wziął mój zawód. Wydaje mi się, że warto przynależeć do Związku Harcerstwa, bo jednak uczy to bardzo pozytywnych postaw, no i generalnie pomaga ukształtować człowieka na bardziej samodzielnego. Jak najbardziej. Dziękuję panu zatem serdecznie za rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Kujawski, chorągiew zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego ze Szczecina. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a zaraz po niej 10-lecie istnienia Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego.